Druga czerwona kartka, nie wierzę, zobaczcie. Ja pitole, w 35 minucie w karierze. Pyk. I mamy 2 do 1. Jak widzicie, mecz z Rosenborgiem nie jest nagrywany na żywo, więc tutaj macie kilka akcji. Ładną akcję sobie wypracował Makuszewski, dobił na szczęście gulą. Później rywale tutaj atakowali, ale atak im nie wyszedł. No i Michał Mak tutaj skończył ładnie akcję i mecz zakończony wynikiem 2 do 0. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Komson, a to kolejny materiał Lechia Gdańsk. I jak wiecie, przed nami ostatnie spotkanie Ligi Europy, gramy z FC Aarau. Niestety, ale jak widzicie, tutaj sytuacja jest niewyjaśniona, bo Rosenborg jeszcze może wygrać, jak gram z FC Aarau. I no, jak Borussia Mönchengladbach wygra, to będzie dobrze, ale jak Rosenborg wygra, no to może być kiepsko. Chociaż poczekajcie, jak ja przegram. Nie, jak ja przegram, to będzie problem i jak Rosenborg na przykład wygra. No właśnie, to wtedy będzie kiepsko. Dobra, dokonajmy rotacji. Bo graliśmy z Jagiellonią i oglądaliście przed sekundą te brameczki, 2 do 0. Luźny wynik. Zmotywujmy nasz zespół. Ogólnie cały czas jestem opierdzielany przez zarząd, ponieważ mamy kiepskie niby wyniki. Musimy mieć nasz cel, to poczekajcie. Czekajcie. Nasz cel to jest zakwalifikowanie się do Ligi Europy. Jesteśmy na czwartym miejscu, no to spadek jednego miejsca. Okej, tutaj ćwierćfinał w Pucharze Polski, to jest cel wykonany, pewnie skoczymy jeszcze dalej, ale dobra. To tak, Frischen Bichler, Nazario, Mak, Makuszewski, tutaj Łukasik i Gulon. Dobra, jeszcze tutaj dokonamy zmiany obrońcy, tylko sobie przesymulujmy i zobaczmy, oferta kontraktu przyjęta. Dobra, bo jeszcze wiecie, jeszcze się tutaj bawiłem i dawałem im kontrakty, bo szybko im się niedługo im się kończą, za pół roku. Aleksić i Czychowski. Okej. Dobra. To oczywiście Janickiego zmieni Aleksandrow, bo jest w formie. Tutaj wejdzie Trela. Podleśny w ogóle grał u mnie 2 spotkania i jak na razie się dobrze spisuje. Tutaj wszystkim forma dopisuje, więc nie powinno być żadnego problemu. Jeszcze tutaj na ławę dajmy naszego Hetriego, który jest dosłownie OP. Zamiast Aleksicia. Aleksić w ogóle zostanie sprzedany w tym okienku transferowym. No i w sumie jeszcze Lekowicz może wejść zamiast Garbacika. Dobra, jest dobrze. Zapraszam na skrót. Ciągle nas z opatów. Jeju, jeju! Ale piękna bramka w 18 minucie. Wow. Ładnie to wykorzystał. I po dalszym słupku. Zobaczcie jeszcze powtórkę. Tutaj, ale petardy. Myślałem, że będzie podawać, ale spokojnie, nie przejmujmy się, bo jak wiecie, zawsze w Lidze Europy tracę pierwszy bramkę. Rozpoczyna ruletka i... Ojeju, faul na Bruno Nazario. Jest! Dobrze odgwizdany, zobaczcie z jakiej odległości, to jest jakieś 25 metrów, a jednak 20. W sumie może, proszę cię, traf to. Dobra, sędzia nie ukarał nikogo. To jest, przypominam, druga połowa. Uwaga. Można już strzelać? Nie, czekamy. Halo. I... Ajajaj. Makuszewski, strzał, no! Jak to nie weszło, nie wierzę. Może teraz i... Wyszedł tutaj bramkarz. Strzał gulą. I jest! Jest, dobrze. Który? To chyba Michał Mak. Idealnie. Dobrze tutaj gulą strzelał. Ale i tak jest kiepski. Koniec spotkania, mamy remis. Zdobywamy jeden punkt. I jest dobrze, bo na 99,9% awansujemy do 1/16 Ligi Europy. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wyszło. Czekajcie. I tak, Lechia zremisowała, Piast Gliwice przegrał 2 do 1. T
Trabzon z Legią 3-0. Ojej, zgwałcili ich, no. Rosenborg z Borussia Gladbach wygrała z Rosenborgiem. I Rostów z Lokeren, czyli Legia również awansuje. Przynajmniej tak mi się wydaje na 90% i... Aha. Tutaj nie jest jeszcze nic pokazane, chociaż poczekajcie, z kim gramy, już wylosowali nam. Ojeju, Torino. No, będzie nieźle, jestem tego pewien. I kto tutaj jeszcze dalej gra? Dziwnie. Czyli ani Legia, ani Lokeren nie awansowało teraz. No nic, mówi się trudno. Tak samo biedny Piast Gliwice też nie awansował. Borussia Mgladbach gra z Lille. Malo z Napoli, Lyon. Najlepszy mecz tutaj, to wydaje mi się, że... No kurczę. Sevilla chyba z Fiorentino, to będzie dobry mecz. O, albo, nie no, Pedro z Hull City to cięgo. O, z Torino w sumie? Dobrze, trafiliśmy na Torino, a nie na przykład na Napoli. Więc tutaj mamy, no, mamy jakieś tam szanse. 60 tysięcy na wypłaty. Albo 3 miliony 100 i 0 pensji. Czy na pewno coś w końcu wszystkie... Dobra. Czyli mamy, no, jakieś 2 miliony na transfery. Dobra, poczekajcie, teraz ja wam przedstawię moją ofertę. Okej, jak widzicie, mamy okienko transferowe. Do naszego zespołu dołącza Benzia, no i Calvet, a opuszczają klub Grzelczak, Aleksić i Goulon. Zapłaciliśmy za naszych zawodników 3 miliony 600, a sprzedaliśmy za 1 700. Tak wygląda okienko zimowe, transferowe. Do zobaczenia w 1/16 finału Ligi Europy. Na razie.